3 grudnia, czwartek, Urszula Durska, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. Dziś w wiadomościach: obiad do poprawki, dr Rafał Szymczak, miasto dokłada do ferii, kolizja na Szymanowskiego, zbiórka dla samotnych matek, poetka z Prusa, czytanie w Katoliku i festiwal telemanowski. Sanepid skontrolował stołówki w żarskich szkołach. Połowa z nich nie spełnia norm, jakie we wrześniu narzuciło Ministerstwo Zdrowia. Prawie połowa szkół i przedszkoli w Żarach źle odżywia uczniów w stołówkach. Wydawane posiłki nie spełniają norm, jakie narzuciło od września Ministerstwo Zdrowia. Tak wyglądają wyniki kontroli prowadzonych przez żarski sanepid. Były to kontrole przeprowadzone w szkołach, 19 kontroli i 9 kontroli przeprowadzonych w przedszkolach. W wyniku tych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 6 szkołach i w 6 przedszkolach. Czego najbardziej brakuje w wydawanych posiłkach? Głównie brakuje urozmaicenia z grupy produkty zbożowe lub ziemniaki. Najczęściej podawane dzieciom są ziemniaki, mniej kasze, ryże. Brakuje wystarczającej ilości owoców i warzyw. Na przykład bardzo często nie są podawane owoce do posiłku obiadowego. No w przedszkolach też stwierdziliśmy w wyniku naszych przeprowadzonych czynności, że jest zbyt mała ilość mleka i produktów mlecznych podawanych dzieciom. Powinny być podawane 2 razy w ciągu dnia. Kontrole przeprowadzono w 28 szkołach i przedszkolach. Część z nich już wprowadziło zmiany w stołówkach, by dzieci jadły zdrowo. Tutaj na pewno nasza kuchnia, pani intendent, panie kucharki musiały dostosować do wymogów nowego rozporządzenia wszystkie, że tak powiem, przepisy i normy są u nas spełniane. Jak to wygląda? Wiadomo, że od września gotowane obiady nie mogą zawierać w ogóle soli, tak? Nie dosładza się potraw, tak? No nie można używać żadnych tutaj konserwantów, barwników sztucznych, więc po prostu, jeżeli to gdzieś tam wcześniej występowało w jadłospisie, zostało to po prostu wyeliminowane. Biorąc pod uwagę to, że mamy kuchnię, to bardzo znacząco podwyższa jakość pobytu dziecka w przedszkolu czy w szkole, ponieważ mamy wpływ na to, co one jedzą, od momentu zakupienia produktu, aż do momentu podania dziecku posiłku, więc możemy dopasować te posiłki do indywidualnych gustów, a przede wszystkim do norm żywieniowych. Norm nie spełniają obiady gotowane na miejscu oraz te, które są dostarczane przez firmy cateringowe. Na wprowadzenie zmian dyrektorzy szkół mają niewiele czasu. Sanepid zapowiada kolejne kontrole. Ulubieniec naszych widzów Rafał Szymczak zrobił doktorat z historii. Pracę obronił na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jego promotorem był profesor Tomasz Jaworski. Miło nam poinformować Państwa, że Rafał Szymczak, prowadzący w telewizji regionalnej program Poznaj swoje miasto, uzyskał naukowy tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. I stało się. Ulubieniec naszych widzów, prowadzący program Poznaj swoje miasto, Rafał Szymczak, jest doktorem. Serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. No tak, stało się. Troszkę długo to trwało niestety, ale w końcu wczoraj otrzymałem dyplom doktora nauk humanistycznych. Ostatnie lata, bo podejrzewam, że to nie było tak ad hoc, skupił się na czym? Jaki był temat pracy? Temat zatytułowany był Przemiany własnościowe na ziemi żarskiej w XX wieku. No i jak sam tytuł wskazuje, nie jest zbyt jakiś trudny, tak jak niektóre dysertacje bywają. No ale temat okazał się w sumie niełatwy, bo w XX wieku zmienia się diametralnie kwestia stosunków własnościowych, znikają dawne feudalne struktury, poza tym następuje ogromna ideologizacja własności, najpierw w czasach nazistów, potem w czasach rządów komunistycznych. To wszystko trzeba było prześwietlić, trzeba było zbadać i była to oczywiście praca pionierska, tak jak doktorat musi być, musi coś do nauki nowego wnieść. Promotorem doktora Rafała Szymczaka był profesor doktor habilitowany Tomasz Jaworski. Z profesorem znamy się już od dawna, ponieważ był opiekunem mojego roku. Także kiedy studiowałem, to pan profesor był, można powiedzieć, moim wychowawcą na studiach. Zresztą nie tylko ja jestem doktorem, który, można powiedzieć,
wyszedł spod ręki pana profesora, bo jeszcze z mojego roku pani Sylwia Kocioł, dyrektor gimnazjum nr 2, też jest doktorem nauk humanistycznych, też z historii oczywiście, czy pan doktor Piotr Partyka, nauczyciel Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. To są moi, to moja koleżanka i kolega ze studiów i my wszyscy jesteśmy wychowankami pana profesora. Pana profesora, który ma wielkie zasługi dla w ogóle historiografii polskiej, no ale także również żarskiej, no bo z pochodzenia jest oczywiście, można powiedzieć, żaraninem. Tytuł doktora jest, co dalej? Czy są jakieś plany, co zrobić z tym dalej? No, moim marzeniem byłoby, żeby wydać tą pracę drukiem, no a takim, myślę, przedsięwzięciem na najbliższe lata byłoby, marzeniem, byłoby napisanie historii, historii Żar po II wojnie światowej. Myślę, że większa, spora część naszych widzów będzie trzymała za to kciuki. Serdecznie gratulujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo i pozdrawiam moich widzów. Kolejny odcinek programu Poznaj swoje miasto jak zwykle w środę. Doktor Rafał Szymczak opowie o blockhausie w Zielonym Lesie. Serdecznie zapraszamy. Historii przemysłowej miasta. Miasto ogłosiło konkurs na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Żar. Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych. Zależy nam, aby w tych zajęciach wzięło jak najwięcej, dzieci udział. Dlatego też będą preferowane zapewne takie formy wypoczynku, które będą się odbywać na terenie miasta Żary. Organizacje pożytku publicznego mogą startować w tym konkursie, ale warunkiem jest również, ażeby podczas tego wypoczynku realizowane były działania lub program z zakresu profilaktyki antyalkoholowej lub innych środków psychoaktywnych. Każdego roku w ramach środków z miasta ferie dla dzieci organizują m.in. harcerze, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci czy Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku. Mamy nadzieję, że trochę śniegu popruszy, żeby nasze dzieci mogły również aktywnie sportować, więc są to również i zajęcia sportowe, wyjście do kina, wyjście na basen. Chcemy, ażeby dzieci miały podczas tego wolnego czasu alternatywy na nudę, ale więc żeby było oderwanie przede wszystkim od telewizji i internetu, bo zależy nam, ażeby był preferowany również ruch. Ferie zimowe w Żarach rozpoczną się 18 stycznia. Wczoraj chwilę po godzinie 16 na ulicy Szymanowskiego w Żarach zderzyły się dwa samochody osobowe. Winnym stłuczki był kierowca Forda, 40-letni mieszkaniec Żar. Wjechał w zaparkowanego przy ulicy Volkswagena, a poszkodowana to 56-letnia mieszkanka powiatu żarskiego. Oba auta zostały uszkodzone. Na miejsce wezwano policję. Mężczyznę z Forda ukarano mandatem w wysokości 250 zł. Przyczyną kolizji nie był alkohol. Już jutro w żarskich marketach ruszy świąteczna zbiórka żywności. Głównymi organizatorami zbiórki są banki żywności i Tesco. Akcję w Żarach nadzoruje Stowarzyszenie Servus. Paczki przed świętami trafią do domu samotnej matki. W jakich sklepach spotkamy wolontariuszy? W Biedronkach, tak jak powiem, na ulicy Szymanowskiego, w Kunicach i na Podwalu. Następnie jest Netto. Jest Intermarché, jest Eko i jest Kaufland. Jest 8 sklepów. Co wrzucać do wózków? Wszystko. To znaczy dobre rzeczy, same spożywcze rzeczy. Może być też chemia. Zapraszam wszystkich mieszkańców, bo naprawdę byłem w samotnej matce. Jest potrzeba, wielka potrzeba. Trzeba pomóc tym ludziom. Panie Hubercie, ale żeby pomóc, potrzebni są wolontariusze, a tych brakuje niestety. No brakuje i bardzo bym tutaj apelował, jeżeli ktoś by się zgłosił chętny na dwa sklepy, to jest Netto i Intermarché, także to dużo nie potrzeba, tylko chęci. Chcesz pomóc w zbiórce? Szczegóły pod numerem telefonu 796 539 640. Zbiórka żywności rozpocznie się 4 i potrwa do niedzieli 6 grudnia. Marta Tychowska, uczennica drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa w Żarach, została laureatką 21. Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Kacze Pióro. Nagrodę zdobyła za zbiór utworów poetyckich. Marta otrzymała również nagrodę specjalną przyznaną w ramach 9. Festiwalu Talentów i Niezwykłych Umiejętności Dzieci i Młodzieży Uwaga Talent za wiersz
tęsknota. Czym dla Ciebie są takie nagrody? Potwierdzeniem tego, że jednak to, co robię, jest dobre i ma jakiś sens jednak. Czy te wiersze, Twoje wiersze są intymne? Staram się aż tak bardzo nie przeplatać w nich samej siebie. Znaczy się, nie określiłabym tego jako intymne, ale jako moje tak. A co ma Twoje sukcesy rówieśnicy? Dzielę się tym, co osiągam z ludźmi, na których mi najbardziej zależy i, no i wspierają mnie. Marta trafiła pod skrzydła Agnieszki Cerbeńskiej, nauczyciela języka polskiego. Jak szlifuje się diament? Diament, jak się szlifuje, rzeczywiście to jest tak, moja rola jest rolą chyba troszeczkę jubilera i aby tego diamentu nie zniszczyć, nie nadać takiej formy sztampowej, schematycznej, muszę chyba się otwierać bardziej na Martę. I tutaj moja rola polega na tym, że ja bardzo się w Martę wsłuchuję i bardzo jej ufam. I nasza współpraca, myślę, że dobrze przebiega, bo ten ostatni sukces jest takim poniekąd naszym wspólnym sukcesem. I przede wszystkim chyba na zaufaniu się opiera ta współpraca. Nie mogę Marcie niczego narzucić. Jak każdy artysta poszukuje swojej własnej formy wyrazu i Marta tej drogi poszukuje. Jestem z tego bardzo dumna, że jest niesamowicie pracowitą osobą, bardzo poszukującą i mimo, że sugeruje pewne rozwiązania z racji swojego doświadczenia też czytelniczego czy zawodu, Marta jednak podąża własną drogą i z tego jestem niezwykle zadowolona, bo widać, że zyskuje to uznanie jurorów na konkursach nie tylko ogólnopolskich, ale Marta tutaj nie pochwaliła się, ale w zeszłym roku była osobą wyróżnioną na międzynarodowym konkursie twórczości dzieci i młodzieży imienia Wandy Chotomskiej i ten sukces powtarzała 3 razy. Marta przygotowuje się m.in. do konkursu, którego mottem jest cytat z poezji poświatowskiej i po raz kolejny do międzynarodowego konkursu imienia Wandy Chotomskiej. Trzymamy kciuki. W Zespole Szkół Katolickich w Żarach zorganizowano wczoraj spotkanie pod hasłem Czytanie łączy pokolenia. Ma ona na celu pokazanie, że czytanie, obojętnie w jakim wieku, daje wiele korzyści. Jest to m.in. uwrażliwianie, kształtowanie charakteru, czy też wspólnie mile spędzonego po południu czasu, jak i również możliwość dyskusji. W spotkanie z książką włączyli się rodzice, którzy przynieśli swoje ulubione dzieła i czytali je na głos najmłodszym. Oprócz tego podzieliliśmy naszą akcję na szkoły, działania skierowane do szkoły podstawowej, gdzie będą czytane wiersze i opowiadania najbliższe dzieciom. Natomiast w gimnazjum i liceum mamy gabinety tematyczne. O jaką książkę ostatnio przeczytałeś? Ostatnio to Antygonę, także niezbyt ciekawie dla mnie. A z tych takich, z mojego kanonu własnego, to był chyba Dan Brown, Cyfrowa twierdza. Tata mi polecił. A powiedz, częściej sięgasz po wersje papierowe czy elektroniczne książek? Często nie mam pod ręką jakiejś papierowej wersji tej książki, którą chciałbym przeczytać, dlatego wybieram e-booka, wiadomo. A powiedz, jak dzisiejsza akcja czytania dla młodszych i między sobą, między Wami, kolegami ze szkoły? No, zapowiada się na pewno ciekawie, atmosfera wspaniała, tak jak widzieliśmy w gabinecie, choćby z Romeo i Julią, świeczuszki, także będzie romantycznie. Uczniowie gimnazjum czytali w grupach Romea i Julię, Sherlocka Holmesa oraz Czarnoksiężnika z Krainy Oz w języku angielskim. Przed nami 3 dni muzycznych wrażeń, czyli 14. Festiwal Telemanowski w Żarach. Pierwszy z koncertów już jutro. Święto muzyki poważnej w Żarach. Do naszego miasta zjadą artyści z kilkunastu miast Polski i z Niemiec. W piątek, 4 grudnia, rozpocznie się 14. Festiwal Telemanowski i potrwa do niedzieli. Koncerty odbędą się w sali Państwowej Szkoły Muzycznej w Żarach. Piątkowy koncert rozpocznie się o godzinie 18. Bohaterami będzie chór i orkiestra Szkoły Muzycznej, który wykonają jak zawsze na inaugurację festiwalu Ode do Radości Beethovena Schillera, a następnie przed nami wystąpi Wieniawski Kwartet w składzie Andrzej Hop pierwsze skrzypce, Mirosław Bocek drugie skrzypce, Lech Bałaban altówka i Maciej Mazurek wiolonczela, a w ich wykonaniu usłyszymy Georga Filipa Telemana sulitę Don Quixote, serenadę G-dur Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz kwartet F-dur, kwartet smyczkowy Maurycego Ravela.
Sobotni koncert rozpocznie się o godzinie 18. W sobotę usłyszymy na koncercie uczniów szkół partnerskich ze Szkoły Muzycznej Weisswasser Niski Lebau-Zittau oraz Konserwatorium Georg Philipp Telemann z Magdeburga oraz naszych absolwentów Julię Rutkowską i Magdalenę Synowiec, obie skrzypaczki, Stowarzyszenie pana Piotra Rokitnickiego fortepian oraz pana Piotra Niewiedziała, też fortepian. Wstąpi również Polsko-Niemiecka Orkiestra Szkół Muzycznych Żar i Weisswasser Niski pod dyrekcją pani Sylwii Kamerowskiej-Bronowickiej i pana Tomasa Sztapela. I w wykonaniu słyszymy dwa utwory Georga Philippa Telemanna, to będzie Menuet i Presto oraz piękną suitę dziecięcą orkiestrową Tomasa Sztapela, Geister. Wyjątkowo to będzie nie tylko muzyka, ale również będzie recytacja, bo jest na orkiestrę mieszaną oraz na sopran i recytatora. I sopran to będzie pani Sylwia Kamerowska-Bronowicka, a recytator będzie pani Małgorzata Szlęk. W niedzielę koncert galowy rozpocznie się o godzinie 17. Na scenie wystąpi światowej sławy kwartet smyczkowy Prima Vista z Warszawy. A towarzyszyć im będą wybitni wykonawcy muzyki barokowej. Pani Dorota Szczepańska, sopran, pan Józef Rakstein, bas oraz pan Mirosław Feldgebel, klawesyn. W programie koncertu usłyszymy koncert polski B-dur na kwartet smyczkowy Georga Philippa Telemanna oraz chyba największą gratkę dla wszystkich melomanów, operę komiczną Pimpinone, czyli Nierówne małżeństwo. Taka ciekawa historia nietypowego małżeństwa. Starszy pan wziął sobie młodą panią za żonę. Bardzo nietypowa. Tak, i będą przedstawiane właśnie w formie muzycznej ich perypetie małżeńskie. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Pokażmy, że Żary żyją kulturą i niech sala pęka w szwach na każdym koncercie. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj w Żerach rozegrano powiatowe zawody w koszykówce chłopców szkół podstawowych. W zawodach startują 4 szkoły podstawowe, szkoła z Lubska, szkoła z Jasienia i 2 szkoły z Żar, SP2 Żary i SP8 Żary. Mi się zdaje, że powinny żarskie szkoły zająć 1. i 2. miejsce tutaj i obydwie powinny jechać na zawody rejonowe, które już się odbędą w lutym przyszłego roku. Obyło się bez niespodzianek. Turniej zakończył się wygraną popularnej dwójki. Na 2. miejscu plasowała się żarska 8. Te 2 szkoły będą reprezentować nasz powiat w rozgrywkach rejonowych. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku mistrzem województwa została szkoła podstawowa numer 5 z Żar. Marysia Owad, witam widzów telewizji regionalnej. Barburka po wodzie, święta po lodzie. Czy to przysłowie się sprawdzi? To okaże się niebawem. Zapraszamy na szczegółową prognozę pogody. W piątek termometry w Żarach, Szprotawie i Głubinie pokażą do 8 stopni w dzień, a 4 w nocy. Na niebie sporo chmur, z których momentami pokropi słaby deszcz. Ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu, w porywach osiągnie do 38 km na godzinę. W piątek, 4 grudnia, imieniny obchodzą Barbara i Krystian. Z tej okazji solenizantom już dziś składamy serdeczne życzenia. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiamy Darię Hoszman i Doriana. W serwisie to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Już za chwilę przegląd prasy, czyli o czym przeczytamy w piątkowym wydaniu regionalnej. A chwilę po tym program w dobrej formie. Dziś tenis ziemny. Ja już się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia. Jutro w kioskach nowy numer największego tygodnika w regionie. W regionalnej jak zawsze mnóstwo interesujących i bulwersujących tematów. Przegląd prasy zaczynam od artykułu. Świętowali rocznicę ślubu, czyli z nożem na męża. Pani Beata Żar podczas przyjęcia z okazji 25-lecia swojego ślubu dźgnęła męża nożem w brzuch. Imprezę zakończył przyjazd pogotowia i policji. Prokuratura robi z igły widły. Nic poważnego przecież się nie stało. Ja żony nie obwiniam, zapewnia pan Ryszard. Więcej tylko w regionalnej.
kolejna napaść na dziecko. 14-latka zaatakowana dwukrotnie przez nieznajomego mężczyznę. Dziewczyna biegała w lesie w Piotrowie razem z matką. Gdy ta stwierdziła, że musi iść na chwilę do znajomej, 14-letnia córka zdecydowała się biegać sama. Wówczas zaczepił ją nieznany mężczyzna. Składał niewybredne propozycje, chwycił za biodra. Dziewczynie na szczęście udało się uciec. Dali sobie podwyżki, to kolejny artykuł. Napracowali się przez rok i uznali, że zasłużyli na podwyżki. Żarscy radni powiatowi podnieśli sobie diety. Od stycznia będą dostawać nawet o 15% więcej. Po sesji był też rocznicowy tort. Dyrektorka oskarżona. Wyzywanie, zaklejanie ust taśmą, straszenie, poniżanie, bicie i szarpanie dzieci. Oto oskarża Grażynę Fidek, dyrektorkę szkoły podstawowej z Piotrowa, Żarska prokuratura rejonowa. Cielina 3-4. Był pochód ulicami miasta, asysta policji, biało-czerwona wstęga, 24 pary nożyczek i tyleż rąk do cięcia. Tak władza świętowała otwarcie po remoncie Alei Wojska Polskiego w Żarach. Cudem uniknęli śmierci. Buchnął na nas ognisty podmuch i gęsty dym. Poderwaliśmy się z łóżka, opowiada pani Helena. Z mężem uciekała z płonącego domu. Poddasze domu Heleny Józefa w Wojtuniku przy ulicy Zamkowej w Szprotawie płonęło niczym zapałka. Tomaszowa na Dakar. Zamienił narty na cztery kółka. Adam Małysz, multimedalista w skokach narciarskich, szykuje się do słynnego rajdu Dakar pod żagańskim Tomaszowie. To tutaj, na poradzieckim lotnisku, trenował w swoje 38 urodziny. Na stronach sportowych m.in. o tragedii młodego piłkarza z Górzyna, któremu podczas pracy pękła guma. To tylko wybrane tematy. W regionalnej jak zawsze najwięcej bezpłatnych ogłoszeń, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, zapowiedzi imprez, program telewizyjny i wiele, wiele więcej. Sięgnij po regionalną, naprawdę warto.